Witam serdecznie wszystkich na czwartej w historii klubu oficjalnej prezentacji drużyn piłkarskich klubu sportowego Powiśla Końskowola. Dobry wieczór Państwu. No cóż, ja chciałem przede wszystkim podziękować zarządowi klubu, panu prezesowi, całemu zarządowi za tą działalność, którą prowadzicie od wielu lat. Dziękuję również współorganizatorom dzisiejszego wydarzenia. Mam nadzieję, że za parę lat Końskowola będzie słynna z co najmniej dwóch, trzech następców Lewandowskiego. Dziękuję pierwszej drużynie, która zdaje sobie z tego sprawę, że pociąga tą młodzież za sobą. No i życzę również w tej nadchodzącej rundzie wiele sukcesów. A teraz już czas na powitanie i prezentację głównych bohaterów dzisiejszego spotkania, zawodników wszystkich drużyn klubu sportowego Powiśla Końskowola. Oddaję więc głos redaktorowi sportowemu tygodnika Wspólnota Puławska Mateuszowi Połęcy. Witam serdecznie. Jesteśmy po raz czwarty. Po raz pierwszy światełka są troszeczkę zgaszone. Dym, różnokolorowe światła. Staramy się, żeby było z roku na rok coraz lepiej. Kto zostanie w Powiślaku? Myślę, że za 5 lat będziemy zjeżdżać windą, tak jak na KSW. Proszę Państwa, przed nami cztery drużyny młodzieżowe Powiślaka. W najmłodszej grupie trenują aż 23 osoby. Są to chłopcy urodzeni w roku 2008 i młodsi. Poprosimy o muzykę. W drużynie Powiślaka występują Szymon Białota. Jest z nami również Antoni Cholewa. Zapraszamy do nas Mateusza Dzwonnika. Numer 5 to Nikodem Filipowski. Zapraszamy do nas Kacpra Gajewskiego. Super. Jest z nami również Kajetan Kosior. Zapraszamy Bartłomieja Kruka. Jest z nami Krzysztof Kuliński. Super. W drużynie Powiślaka występuje również Wiktor Mańka. Na jednym boisku gra z nim Franek Misak. Jakub Murat. Rafał Bruchnia. Proszę Państwa, wielkie brawa, bo to są chłopcy, którzy zapewne wychodzą po raz pierwszy w życiu. Zapraszamy do nas Rafała Bruchniaka. Dawida Szafrana. Zapewne jego brat to Filip Szafran. Bracia Kacper Szczęsny i Maciej Szczęsny. Jest z nami Kacper Tarłowski. Paweł Usarek. Bartosz Bieldo. Patryk Bieldo. Zapraszamy. Damian Woch. Jest z nami tu bardzo gorące brawa. Jedyna dziewczynka, która trenuje w Powiślaku. Ania Figiel. Trenerem drużyny jest Marcin Rożek. Zapraszamy jeszcze do nas Kamila Gołaskiego.
Słuchajcie, najmłodsza grupa 2008, 2009 i 2010. Najmłodszym zawodnikiem, który trenuje w Powiślaku, jest Patryk Wielgo, który się urodził w marcu 2010 roku. Gdzie jest Patryk? Jest Patryk, chodź. Powiedz mi, ile ty masz lat? 6. Jeszcze 6, tak? A powiedz mi, na jakiej pozycji występujesz u trenera Marcina? Na obronie. Na obronie. Super, a chodzisz na mecze Powiślaka? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobra, a wiosną będziesz chodził? Tak. Dobrze. Słuchaj, tu jest taki obrońca, który pochodzi tutaj niedaleko stąd. Tyle lat gra w piłkę i tyle lat w Powiślaku. Ty też byś tak chciał? Tak. Super. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jak będziesz troszeczkę starszy, to w jakim zespole chciałbyś występować? Takim w Lidze Mistrzów. FC Barcelona. Super, dzięki bardzo. Patryk Wielgo, pierwszy wywiad Patryka. Super, piątka. Nie może być inaczej, jak nie zrobimy wywiadu z przyszłą gwiazdą reprezentacji Polski kobiet. Zapraszamy do nas Anię Figiel. Ania, koleżanki mają lalki, a ty masz piłkę, tak? Zgadza się? Tak. A dlaczego? Dlaczego piłka nożna? Tak. Tak, Ania mówi, że lubi grać w piłkę. Brawa dla Ani! Super. Panie trenerze, 3-4 zdanka o tej grupie, 23 osoby. Da się zapanować nad taką grupą? Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich serdecznie. Jeżeli chodzi o grupę, są rodzice, którzy mi pomagają, więc jest światło w tunelu, że jest dobrze. Wiadomo, nie jest łatwo, ale dajemy sobie radę. Co do grupy, niektórzy trenują już prawie 2 lata, niektórzy dopiero zaczęli, więc jest duża rozbieżność. I wzrostowo, i umiejętnościami, a tak naprawdę drużyna nie gra w żadnych rozgrywkach, tylko trenuje i reprezentuje Powiślaka na turniejach zimowych przeważnie, bo teraz taki okres z różnym szczęściem, ale jest na co popatrzeć i jest szansa, że będzie coraz lepiej. Czy w tej drużynie są potencjalni następcy Damiana Kopcia, Biby, Gizmena, Kamy i Banana? Myślę, że nie będą dorastać tym, którzy są tutaj. Będą lepsi. Będzie odwrotnie patrzone. Super, brawa dla najmłodszej grupy wiekowej. Czekajcie, chodźcie. Stańmy na czerwonej linii. Gdy wyczytam wasze nazwisko, robicie kroczek w przód, a publiczność bije wam brawa. Dwa razy stukają w lewą rękę prawą ręką i prawą ręką w lewą. Wyczytam Krzysiek Kowalski, a my wszyscy pach, pach, okej? Okay? W drużynie Powiślaka występują Szymon Białota, Antoni Cholewa, Mateusz Dzwonnik, Nikodem Filipowski, Kacper Gajewski, Gabriel Goławski, Kajetan Kosior, Bartek Krup, Krzysztof Kuliński, Wiktor Mańka, Franek Pisak, Jakub Murak, Rafał Bruchniak, Dawid Szafran, Filip Szafran, Kacper Szczęsny, Maciej Szczęsny, Kacper Tarłowski, Paweł Ustarek, Bartosz Wielgo, Patryk Wielgo,
dwa razy głośniej, Ania Figiel! Trenerem drużyny jest Marcin Rożek! Dziękuję! Proszę Państwa, przed nami druga drużyna. Jest to drużyna Orlika Starszego. Chłopcy, którzy występują w Powiślaku, to dzieci urodzone w 2006 i 2007 roku. Na liście mam 20 osób. W drużynie Powiślaka występują Maciej Domański, Kamil Dziewoński, Jakub Figiel, Patryk Golub, Bartosz Jaboszek, Szymon Komsta, Adam Kozak, Filip Krakowiak, Aleksander Kruk, Mateusz Leptak, Antoni Milanowicz, Kasper Murat, Kasper Owszarek, Adrian Bruchniak, Jakub Skincie, Piotrek Sykut, Maciej Szczepański, Mateusz Szczepański, Tomasz Wiejak. Trenerem drużyny jest Rogo Marcin Rożek. Super. Panie trenerze, kilka zdań o drużynie Orlików Starszych. Witam jeszcze raz. Grupa zaczęła pierwszy rok w tym sezonie rozgrywać, brać udział w rozgrywkach lubelskiej piłki nożnej. I jest to gra na zasadzie turnieju na boisku tak zwanym Orlik dokładnie. Rozegraliśmy w tamtym roku, w tym sezonie, łącznie chyba 25 meczy z różnym skutkiem. Na 36 drużyn zajęliśmy mniej więcej 11 miejsce, tak bez tabeli, ale wyników. I myślę, że też warto pochwalić, bo graliśmy z całym lubelskim województwem. Brawa, brawa. Panowie, który z Was chodzi na mecze Powiślaka czwartej? O! Powiedz mi, jak Ty się nazywasz? Adrian. Adrian. Na ilu meczach byłeś w rundzie jesiennej? Gdzieś tak około 6. I Powiślak wygrywał, przegrywał czy remisował? Na pół. Na pół. A wiosną będzie lepiej? Słucham? Wiosną będzie lepiej? Myślę, że najlepiej. Najlepiej, super. A powiedz mi, który z tych piłkarzy, którzy grają w Powiślaku, jest najlepszy? Jak chodzi o tamtą rundę, to najlepiej według mnie grał Michał Chwiszczuk. Miał dobry dribbling, podanie i umiał wszystko zrobić. Super! Michał Chwiszczuk, superstar. Michał, pokaż się, pokaż. Może jeszcze nie wszyscy... A jest, tak. Brawa dla Michała! I jeszcze większe brawa dla Adriana. Super. I tak samo, kroczek do przodu. W drużynie Powiślaka występują Maciej Domański, Kamil Dziewoński, Jakub Figiel, Patryk Golub, Bartosz Jaboszek, Szymon Komsta, Adam Kozak, Filip Krakowiak, Aleksander Kruk, Mateusz Leptak, Antoni Milanowicz, Kasper Murat, Adrian Bruchniak,
Kacper Owczarek, Jakub Skindzier, Piotr Sykut, Maciej Szczepański, Mateusz Szczepański, Tomasz Giejak. Trenerem drużyny jest Rogo Marcin Rożek. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, wzorem lat ubiegłych robiliśmy tutaj zdjęcia, ale ze względu na to, że jest nieco słabsze światło, wszyscy zostaniemy po prezentacji, zrobimy zdjęcia grupowe, zaczynając od dzieci najmłodszych, kończąc na najstarszych, bo im jeszcze będziemy robić zdjęcia na tle herbu, każdy osobno. Przed nami drużyna Powiślaka Trampkarzy Młodszych. W drużynie występują Maciej Basaj, Daniel Boryk, Jakub Dziewoński, Oliwier Gębala, Jakub Górecki, Michał Klimkowicz, Jakub Kąt, Patryk Kopiński, Jakub Korpysa, Jakub Kozak, Maksym Mrozek, Daniel Bruchniak, Bartosz Bruchniak, Maciej Soleniec, Mateusz Szok, Kamil Woch, Jakub Wróbel, Radosław Bielaka. Trenerem drużyny jest Kozi Grzegorz Kozak. Panie trenerze, prosimy o charakterystykę drużyny Trampkarzy Młodszych. Drużynę Trampkarzy Młodszych tworzą chłopcy urodzeni w roku 2003. Drużyna występuje w lubelskiej lidze Trampkarzy Młodszych, grupa pierwsza. Chłopcy mają za sobą bardzo udaną rundę jesienną. Na 10 meczy mistrzowskich udało im się wszystkie wygrać. W tych meczach zdobyli 51 bramek, 3 bramki tylko stracili. No i to pozwoliło im na zajęcie pierwszego miejsca w rozgrywkach. Warto zauważyć tutaj jeszcze, że wszyscy są uczniami jednej klasy, klasy sportowej, która działa przy gimnazjum tu naszym w Końskowoli. I mało tego, że są dobrymi sportowcami, to również bardzo dobrze radzą sobie z nauką. Średnia klasy, średnia ocen semestralnych klasy, do której uczęszczają, jest najwyższa spośród wszystkich klas gimnazjum. Także chłopaki świetnie odnajdują się w roli sportowców, ale również dobrze w roli uczniów. Dziękuję. Trener Grzesiek Kozak ma w drużynie swojego syna. Kubuś. Gdzie jest Kubuś? Taki malutki chłopak. Okej. Kuba, powiedz, jak to jest mieszkać pod jednym dachem z trenerem? Oj, jest bardzo ciężko. Dlaczego? No jest różnie, jest różnie. Przede wszystkim trzeba się bardzo dobrze uczyć, ale też ode mnie bardzo dużo wymaga w sporcie. Rozumiem. A jak nie chcesz się uczyć i nie strzelasz bramek, to troszeczkę gorszy obiad jest w domu? Jest gorszy, ale są też inne kary. Na przykład? No, nie będę mówił. Rozumiem. Brawo, Kuba Kozak! W drużynie Powiślaka występują Maciej Basaj, Daniel Boryn, Jakub Dziewoński,
Oliwier Gębala, Jakub Górecki, Michał Klimowicz, Jakub Koc, Patryk Kopiński, Jakub Korpysa, Maksym Mrozek, Daniel Pruchniak, Bartosz Pruchniak, Maciej Saleniec, Mateusz Szok, Kamil Wok, Jakub Wróbel, Radosław Pielacha oraz Jakub Kozak. Trenerem drużyny jest jego tato Grzesiek Kozak. Dziękuję bardzo. Najstarsza grupa młodzieżowa trenująca w drużynie Powiślaka. Juniorzy starsi w drużynie występują Damian Wójcik. Damian, chodź. Super. Mariusz Wiśniewski. Bartosz Wnuk. Damian Kozak. Przemysław Czarnobil. Bartłomiej Leftak. Jan Reniuszek. Piotr Wójcik. Hubert Wójcik. Jakub Stalenga. Hubert Hałas. Damian Ruka. Sebastian Tuszyński. Karol Kwiatek. Łukasz Stępień. Mateusz Korpas. Alfred Bielawski. Oraz prezes Patryk Suszek. Trenerem drużyny jest Bita Michał Bicki. Przepraszam, zapomniałem o Wojtku Sadurskim. Dwa razy głośniej. Brawo, Wojtek. Przepraszam. Chodźcie panowie w moją stronę bardziej, bo tutaj... Panie trenerze, lepiej grać, czy lepiej trenować? Na początek witam wszystkich serdecznie. Dość ciężkie pytanie, czy lepiej grać, czy trenować. Ciężko powiedzieć, musiałbym się zapytać trenera. Ale myślę, że chyba już teraz lepiej trenować w moim wieku, niestety. No, czasu nie oszukam, tak? Chyba tyle, co mogę powiedzieć o tej grupie, bo chyba trzeba. Chyba wypada. Tak jak już wspomniałem, to jest najstarsza grupa. Junior starszy, to są chłopcy urodzeni w roku 98 i młodsi. Występujemy w Lubelskiej Lidze Juniorów Starszych, to jest grupa druga. Aktualnie zajmujemy miejsce drugie. Warto dodać, że nie przegraliśmy na jesieni żadnego meczu. I mamy dwa mecze zaległe na wiosnę, więc mam nadzieję, że ten cel, który sobie postawiliśmy przed rundą, czyli zdobycie pierwszego, przed sezonem, czyli zdobycie pierwszego miejsca jest w naszym zasięgu. No i mam nadzieję, że tak się stanie. A żeby drużyna wygrywała, to nie tylko trzeba strzelać bramki, ale też dobrze bronić. Patryk Suszek, zapraszam do mnie, panie prezesie, syn prezesa, brawa dla niego. Powiedz mi, Patryk, czy masz jakieś fory, dlatego że tato jest prezesem? Absolutnie nie. Jestem traktowany tak jak wszyscy zawodnicy. Rozumiem. Junior starszy to za chwilkę przejście do seniorów. Jesteś w stanie podjąć rękawice ze swoim trenerem i z Maksem, który dołączył teraz do Powiślaka? No nie wiem, czas pokaże, tak?
Okej, okay, a powiedz mi, kto jest twoim idolem? Dzieci, wiadomo, Lewandowski, nie Lewandowski. A kogo ty lubisz oglądać w telewizji? Ja lubię oglądać Ikera Casillasa. W jakim zespole? A, przepraszam, we FC Porto teraz. Dziękuję bardzo, Patryk Suszek! W drużynie juniorów starszych występują Damian Wójcik, Mariusz Wiśniewski, Bartosz Wnuk, Patryk Suszek, Damian Kozak, Przemysław Czarnobil, Bartłomiej Leptak, Jan Reniuszek, Piotr Wójcik, Hubert Wójcik, Jakub Stalenga, Hubert Hałas, Damian Rółka, Sebastian Tusiński, Karol Kwiatek, Łukasz Stępień, Mateusz Korpas, Wojtek Sadurski, Albert Bielawski, trenerem drużyny jest Biba, Michał Bicki. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, przed nami seniorzy Powiślaka Końskowola. W drużynie występują to nie tylko bramkarz, ale również trener juniorów. Od wielu lat w Powiślaku przeszedł drogę z A-klasy do czwartej ligi. Biba! Michał Bicki! Nowy zawodnik, który będzie rywalizował z Bibą o miejsce w składzie, ma 20 lat. Grał w drużynach młodzieżowych Wisły Puławy. Ostatnio w Lubliniance Lublin. Max! Maksymilian Szuber! Następny zawodnik to prywatnie magazynier w zakładach azotowych. Widać podcinkę, ale najczęściej nieudaną. 22-latek to pewniak na środku obrony. Belia! Mateusz Antoniak! Przed nami najbardziej doświadczony gracz Powiślaka. Przed sezonem dołączył do drużyny. Ma za sobą wiele sezonów w trzeciej lidze, w Awi, w Lewarcie, w Ładzie. Piotruś Pan Łyda, Patryk Grzegorczyk! Przed nami postrach napastników i dyskotek. Lubi wstawiać swoje zdjęcie selfie na fejsie z łysinką. Pochodzi z Witowic. Leszczu Sekator Kamil Leszczyński! Kolejny gracz to uniwersalny zawodnik. Przez wiele lat w Powiślaku. Ma zdrowie na pierwszą ligę, umiejętności na drugą. Na boisku myśli o wszystkim, troszeczkę mniej o piłce. Piętaszek Żaba! Maciej Pięta! I teraz będzie kapitan drużyny. Mus, umiejętnościami przewyższa czwartą ligę. Pracownik stacji gazu prezesa Suszka. Kawaler do spotkania w siwym dymie. Banan Rafał Banaszek! Kolejny gracz to jeden z braci. Do niego należy środek boiska, waleczne serce. Co jakiś czas wyjeżdża za granicę do pracy, ale za każdym razem wraca i jest podporą Powiślaka. Gaza! Rafał Giziński! Zapraszamy do nas młodszego brata Gazy. Wszyscy liczą, że w Końskowoli pokaże swoje niemałe umiejętności. Pracował w Anglii, chciał go Liverpool, jest w Powiślaku. Młody Gaza, Dominik Kisiński!
Przed nami najwyższy zawodnik w drużynie. Jesienią zagrał 9 minut, ale od początku okresu przygotowawczego udowadnia trenerowi Krawczykowi, że zasługuje na więcej. Rejo Szymon Kowalczyk! Przed nami chyba najmłodszy gracz, perspektywiczny zawodnik. Ma za sobą epizod w juniorach Stali Mielec. Walczy o miejsce w pierwszym składzie. Krystian Salamandra! Wychowanek Powiślaka! Kolejny gracz to młodzieżowy reprezentant Polski w futsalu. Łączy grę w piłkę na boisku z grą w hali. Ma bardzo dużo umiejętności techniczne. Wania Jakub Wankiewicz! Kolejny gracz to zawodnik, który przyszedł teraz do Powiślaka z juniorów Wisły. W Końsko Woli będzie się uczył piłki seniorskiej. Jest z nami Zima, Patryk Zimny! Wychowanek Motoru Lublin, ostatnio grał w Tomasowi. Lubi zaginąć w akcji, teraz jest z nami, będzie grał w Powiślaku. Krycha, Krystian Brud! Najlepszy zawodnik Powiślaka w rundzie jesiennej. Przez problemy zdrowotne nie może teraz do końca trenować, ale na pewno będzie na ligę. Mogli! Michał Chwiszczuk! Przed nami doświadczony defensywny napastnik. Bardzo dobrze czuje się z przodu, dopóki nie znajdzie się w polu karnym. Zakładnik zakładów azotowych Kama, Mateusz Kamala! Najlepszy strzelec w rundzie jesiennej. Pochodzi z Osin. Mówią na niego Kopetti. Damian Kopeć! Przed nami wychowanek klubu, który chciałby zadomowić się w składzie i zbierać minuty w czwartej lidze. Stępień! Łukasz Stępień! Jest tutaj, chodź Łukasz! Ostatni gracz, który jest na liście zawodników występujących w drużynie, to Karol Niedźko! Zapraszamy do nas! Proszę Państwa, zawodników mamy, zostaje kadra. Duża postać w środowisku piłkarskim. Legenda Motoru, grał w Stali Mielec i mierzył się ze słynnym Realem Madryt. Znany z ciętego języka, trzyma twardą ręką tą drużynę. Krawiec Jerzy Krawczyk! Brawa! Drugim trenerem jest człowiek, który przez wiele lat był postrachem boisk czwartej ligi, trzeciej ligi, drugiej ligi. Gizmen Łukasz Giza! Człowiek od wszystkiego w drużynie. Papierki, nie papierki, sprzed, wszystko na jego głowie. Kiero Jarosław Śliwiński! Mamy całą drużynę. Mamy trenera. Panie trenerze, tak naprawdę wrócił pan do tej większej piłki po kilku latach. Pierwsza część sezonu to runda udana w wykonaniu Powiślaka? Witam wszystkich serdecznie. Może zacznę od Michała Bickiego, który uważa się za zawodnika już, że się nie oszuka historii, że dowodu osobistego się nie da naprawić. Ja uważam, że
ty masz dopiero 28 lat i świat przed tobą otworem stoi. Także to tutaj jeszcze wszystko przed tobą, a nie tak już się szybko poddajesz. Jeżeli się chodzi o drużynę, którą prowadzę, tak się złożyło, że od lipca ubiegłego roku objąłem drużynę Powiślaka, Tylko Woli. Jednocześnie liga, w której zaczęliśmy grę, czyli ta czwarta liga, została maksymalnie powiększona, jak tylko to możliwe. To było kosztem spadkowiczów trzeciej ligi. Stąd automatycznie trzeba sobie powiedzieć, że ten poziom wzrósł. Do tego też dochodzą spore wyjazdy, zwłaszcza w tygodniach, gdzie też takie mecze były. I to naprawdę trzeba było mieć długą, szeroką i dobrą kadrę. Dla nas to po prostu było jakieś doświadczenie, ponieważ z czymś takim ta drużyna się pierwszy raz spotkała. Jeżeli się rozchodzi o ocenę rundy, to zajęliśmy środkowe miejsce w tabeli. Na pewno oczekiwania były może większe. Niemniej trzeba zwrócić uwagę, że drużyna dopiero się ogrywała w tych rozgrywkach, bo to, jak jeszcze raz podkreślam, poziom był dużo wyższy. I można było na pewno troszeczkę lepiej, ponieważ kilka spotkań, które rozegraliśmy, no wymknęło się spod kontroli, ale to przypisuje na kar po prostu braku doświadczenia. Przed nami nowe wyzwania, nowa runda. Runda na pewno dużo trudniejsza, bo to na wiosnę zawsze się trudniej gra, ponieważ tych spotkań ubywa. Mamy kadrę, uważam, dość solidną jak na tą ligę i myślę, że sobie poradzimy. Dziękujemy bardzo, trener Jerzy Krawczyk. Jeszcze rok temu tutaj przedstawiałem go jako zawodnika, który ma straszyć bramkarzy. Teraz ubrał się troszeczkę inaczej, korków nie ma, brzuszek troszeczkę większy. Panie Łukaszu, zapraszam. Łukasz Giza, brawa do niego! Łukasz, czy to kompletny koniec i będziesz tylko trenerem? Kompletny koniec. Powiem szczerze, że lubiłem to, co robiłem. Ciężko się z tym było rozstać, ale jak to się mówi, trzeba kiedyś ze sceny zejść i ustąpić miejsca młodszym kolegom, tak więc to na nich teraz ten ciężar będzie spoczywał. Tak jak powiedział ktoś mądry, jesteś tak dobry, jak jego ostatni mecz. Stal Kraśnik, Powiślak, Łukasz Giza, 2 asysty, 1 bramka. Dziękuję, do widzenia. Brawa dla Łukasza! Proszę Państwa, jeszcze raz w drużynie Powiślaka występują Michał Bicki, Max Żuber, Mateusz Antoniak, Patryk Grzegorczyk, Kamil Leszczyński, Maciej Pięta, Rafał Banaszek, Rafał Giziński, Dominik Giziński, Szymon Kowalczyk, Karol Kwiatek, Krystian Salamandra, Jakub Wankiewicz, Patryk Zimny, Krystian Brud, Michał Chwiszczuk, Mateusz Kamola, Damian Kopeć, Łukasz Stępień, Karol Niećko. Trenerem drużyny jest Jerzy Krawczyk i jego asystentem Łukasz Giza. Kierownikiem drużyny Jarosław Śliwiński. A prezesem Powiślaka Artur Suszek! Zapraszam do nas prezesa! Panie prezesie, moje gardło się skończyło, dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim za przybycie. Życzę miłych wrażeń na wiosnę na stadionie. Zapraszamy na mecze wszystkich naszych drużyn. Mamy ich aż 5. Aż miło popatrzeć na przede wszystkim na te maluchy, jak pięknie oni, jak to wszystko przeżywają i myślę, że to w szczególności oni będą też, ich rodzice przeżywali na wiosnę te boje i walkę.
Dziękuję wszystkim za przybycie i życzę wszystkiego dobrego. Kłaniam się.